Jesteśmy w królestwie moich dzieci. Jesteśmy przed świętami, więc pomyślałam, że pewno wszyscy są już w szale zakupowym na Mikołajki, na świąteczne prezenty. My jeszcze na urodziny Lili, więc mamy wszystko to potrójnie. I chciałam Wam dzisiaj zaprezentować zabawki dla trzylatki. W kolejnym odcinku zobaczycie dla rocznego dziecka. Te rzeczy już przetestowaliśmy przez cały rok, więc mogę Wam już z tej całej masy zabawek pokazać te najciekawsze, które u nas faktycznie się sprawdziły. Podzieliłam je trochę tak i grupowo, i przede wszystkim cenowo. Pierwsza grupa to są książki. Książki u nas bardzo dobrze się sprawdzają, dziewczyny bardzo lubią czytać. Pierwsze, co mogę Wam polecić, co pewno już niektóre mamy znają bardzo dobrze, to jest Pucio. I Pucio u nas naprawdę się sprawdził, prawda? Tak, bardzo lubisz Pucia? Tak. Pucio to są takie. Potem jeszcze tutaj, trzy mamy takie książki, a w sumie są cztery, bo jeszcze jest Pucio, jeszcze na, tu jest Pucio na wakacjach zimą, a jeszcze jest Pucio nad morzem. Ta pierwsza pozycja wydaje mi się, że troszeczkę może być dla młodszych dzieci, bo tutaj są właściwie zabawy dźwiękonaśladowcze. Więc to może się średnio już dla takich starszych dzieci sprawdzić, chociaż moje najbardziej właśnie lubi tę część. Każda książka z Puciem, Lili, potrzymaj, każda książeczka jest właśnie o historii Pucia i jego rodziny. To są takie historyjki z życia wzięte, więc tutaj mamy jedzenie, tutaj mamy jakieś, o, że coś się spłukło, że dziecko płacze, czyli takie codzienne sytuacje. Tutaj na górze macie zawsze jakiś krótki tekst, a na dole są tutaj na każdej stronie takie słowa albo dźwięki, tak jak tu w pierwszej tej części, które dziecko może powtarzać. W tych kolejnych już jest to bardziej zaawansowane i zobaczcie, że te słówka, one są tutaj akurat z boku się pojawiają, natomiast te słówka są troszeczkę już trudniejsze. Tutaj Pucio już idzie na przykład do przedszkola, więc to już się zdecydowanie właśnie nadaje dla trzylatka, czterolatka. I ostatnia pozycja, pokaż Liluś, to jest tutaj już Pucio jedzie właśnie na wakacje. I ta pozycja już jest dużo trudniejsza, tutaj macie więcej tekstu też. I te słowa są już, nie tylko, że są słowa, ale też jest na przykład co pije. Pije herbatę, pije wodę, pije kawę. I tutaj to jest już takie bardzo rozbudowane. Natomiast mi się szalenie podoba kwestia graficzna, bo ona jest bardzo prosta, bardzo to jest wszystko takie czytelne, przejrzyste. Mi się wydaje, że to dużo dzieci naprawdę pokocha. Te książki nie są super tanie. Bo jedna, ja kupowałam je chyba po 30 zł, ale tutaj widzę, że nawet są i po 40. Więc one nie są super tanie, ale mi się wydaje, że warto. Aha, jeszcze jedna kwestia. Pucio się nie rozwala. Pucio jest naprawdę, są grube strony i ta książka, zobaczcie, no, tym się bawi też moje dziecko, które ma no teraz niecałe 2 latka i tej książeczki jeszcze nie rozwaliła, nawet nie widać jakichkolwiek zniszczeń tej książki, więc pod tym kątem też zdecydowanie ją polecam. Druga książka, już nie seria, tylko jedna pozycja, to są bajeczki 3-latka. No troszeczkę tutaj to jest, można powiedzieć, seria, tylko że dla każdego wieku, bo tutaj możemy kupić bajeczki dla rocznego, dla 2-latka, 3-latka, 4-latka, więc na każdy wiek są takie bajki. To też jest bardzo fajnie zobrazowane. Tutaj są te obrazki, o tutaj moje dziecko troszeczkę też dodało od siebie coś. Bardzo wszystko jest to ładne, takie graficznie. To są historyjki o różnych zwierzątkach.
ale przenosimy się do krainy czarów, magii. Z tymi dziećmi cały czas podróżujemy do różnych właśnie takich krain, jakichś, że są wróżki, że są jakieś różne. O, tutaj mama czarodziejka. No, bardzo, bardzo się to fajnie czyta. Również i dla, no, i dla dorosłych się też jakby nie zanudzi od razu tymi historyjkami. Kolejna pozycja to jest książka, co się zastanawiałam długo, czy mam ją polecać, czy nie. W domu, w dziczy, na ulicy. To jest taki tak naprawdę słownik obrazkowy. I powiem Wam, że ten słownik jest bardzo oryginalnie zilustrowany. Tutaj jest bardzo dużo szczegółów. Nie wszystkie te rzeczy są super czytelne. Także Lili czasami mówi, że na przykład coś jest pieskiem, a nie kotkiem. Więc no, tak graficznie jest to dosyć oryginalnie zilustrowane. Ale jest tutaj bardzo dużo elementów, więc nie tylko można dziecku opisywać te rzeczy, które tu są podpisane, ale naprawdę pracować kreatywnie i pytać się o różne elementy, które tutaj są na tych obrazkach, bo jest ich bardzo, bardzo dużo. Tutaj mamy i muzykę, i zawody, no właściwie i jakieś zwierzęta. No jest tego naprawdę cała masa informacji, cała masa różnych rzeczy, które dziecko może się uczyć. I to nie są takie rzeczy codzienne, które będziecie uczyć się w domu, że tu jest tam, nie wiem, stół, a to jest szklanka. Tutaj jest troszeczkę już ten poziom zaawansowany. Druga grupa jakby takich prezentów to są prezenty takie, które ja najbardziej polecam właśnie na jakieś mikołajki, jako taki drobiazg. Ja uważam, że w tym wieku już dziecko bardzo silnie potrzebuje rozwijać się plastycznie, manualnie. I polecam Wam serdecznie, żebyście kupili swoim pociechom właśnie na takie drobiazgi, zamiast cukierków, jakichś różnych Kinder niespodzianek i tym podobnych rzeczy, to właśnie kredki, farby, jakieś całe są często zestawy, które możecie podarować. To są zazwyczaj rzeczy, które niedużo kosztują, a zawsze się przydadzą. Po prostu zawsze się przydadzą, to może to na pewno. Jeśli trzylatka jeszcze nie jestem bardzo zainteresowana, to zaraz będzie, zaraz jej się to na pewno gdzieś tam pojawi, rozwinie, więc to się na pewno przyda. Ale jeśli nie chcecie takich stricte, że to są właśnie kredki czy jakieś tego typu rzeczy takie banalne, to polecam Wam na przykład pieczątki. Tu mam pieczątki ze zwierzątkami. I tutaj o, wcześniej przygotowała, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Jedyna wada takich pieczątek jest taka, że to się nie nadaje dla młodszych dzieci, bo będą całą poprane w tych różnych tutaj tuszach. Więc ja daję tylko Lili wtedy, kiedy po prostu róży nie ma w pobliżu. No i to jest ten minus, to jest ten ból takiej zabawki. Kolejna grupa zabawek, które mogę Wam tutaj polecić, to są różnego rodzaju gry. Ja właśnie strasznie czekałam, kiedy to Lili będzie w stanie już ze mną coś pograć. I pierwsza z rzeczy, którą chyba każdy z dzieciństwa zna, to jest domino. I to domino, powiem Wam, że jest hitem nie tylko jeśli chodzi o Lili, ale też już o róże, bo tutaj to jest drewniane domino z różnymi zwierzątkami. I tutaj tych zwierzątek jest bardzo, bardzo jest dużo. Więc Róża poznaje zwierzątka. Lili już świetnie ze mną gra w to domino, często wygrywa i już rozumie zasady tej gry. To jest takie cenowo pewno 15-20 zł, więc to jest takich drobnych prezentów.
Druga rzecz to jest takie memory. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, tutaj są pary, te pary się odwraca i dziecko musi po prostu odgadnąć, gdzie jest dobra para. Może to robić samo, można grać z dzieckiem i walczyć, kto odkryje tych elementów więcej. To my mamy akurat wersję jakiegoś, no tutaj Disneya, ale tych wersji jest na pewno bardzo, bardzo dużo. Jedyny minus tego memory jest taki, że ja tutaj też pozwalam Lili bawić się tym, jak róży nie ma gdzieś pod ręką, gdzieś śpi, czy gdzieś po prostu jest kimś innym. Ze względu na to, że jeśli róża już teraz troszeczkę lepiej, ale wcześniej po prostu róża wszystko wkładała do buzi, a to jest taka gra, że jak no niestety, jak te karty zaczną się niszczyć, no to łatwiej będzie komuś odgadnąć, który element do siebie pasuje. Dlatego też no to średnio się nadaje, jeśli macie jeszcze mniejsze dzieci. Ale domino jeszcze bardziej, że to jest domino drewniane, to tutaj nie ma z tym żadnego problemu, mogą się dzieci spokojnie i te młodsze również bawić. Kolejna grupa, przeskakujemy to w troszeczkę droższe już zabawki, to są różnego rodzaju instrumenty. I tutaj mam taki zestaw o takich instrumentów drewnianych. Ten zestaw chyba w ogóle był w Biedronce. To się sprawdza i dla starszych, i dla młodszych. To mniej więcej kosztuje około 50-70 zł. Ale też, jeśli chcecie trochę już bardziej poszaleć, to polecam zdecydowanie pianinko. I pianinko, no to tutaj jakby nie ma wielkich ograniczeń, można powiedzieć, wiekowych. To pianinko akurat kupiliśmy używane. My w ogóle bardzo lubimy kupować rzeczy używane, bo uważamy, że dzieci tak szybko w sumie tych rzeczy nie niszczą, a można kupić w internecie za połowę ceny różne zabawki. Więc ja wolę kupić kilka zabawek używanych niż jedną wypasioną. Uważam, że to się nie opłaca, żeby kupować nowe, jeśli nie ma takiej potrzeby. Jeśli można kupić właśnie rzeczy używane i to właśnie pianinko tak dostaliśmy. Natomiast no, tych pianinek jest bardzo dużo i tutaj no, duże, małe, no, w zależności od tego, ile kto ma miejsca w mieszkaniu czy w domu, to może kupić właśnie większe albo mniejsze z różnymi jakimiś dodatkowymi melodyjkami, co tylko kto tam lubi. Ale ja i tak jestem zdecydowanie też za takimi zabawkami, które są właśnie też drewnianymi i dziewczyny się naprawdę bardzo często tym bawią, sobie grają, zresztą o widać, o to jest po roku użytkowania, to niestety nie przetrwało próby, róża już to troszeczkę zniszczyła, ale dalej jeszcze gra, tak? Więc nie jest tak źle, to nie jest, że ta zabawka się totalnie zniszczyła. No i teraz przechodzimy już do takich dużo droższych prezentów, które są na mojej liście. Za mną tutaj macie kuchnię. Ta kuchnia, średnio jesteśmy z niej zadowoleni, ponieważ jest kuchnią plastikową, strasznie chcieliśmy drewnianą, bo lubimy, uwielbiamy rzeczy z grzyściem drewniane i staramy się kupować jak najwięcej zabawek drewnianych, ale niestety kuchnie drewniane, które są prześliczne, no nie stać było nas na to. No i krótko mówiąc, musieliśmy kupić plastikową. Ta ma jeden plus. Ona jest bardzo wysoka. I to mogę Wam polecić, jeśli szukacie kuchni dla swojego dziecka, patrzcie pod kątem właśnie wysokości tej kuchni, bo ta kuchnia, jak Lili dostała, to ja pamiętam, że ona się średnio mnie bawiła. Tam przez tydzień, dwa później zostawiła i stwierdziła, że bawi się czymś innym.
teraz do tego wróciła i jest dużo bardziej zainteresowana, ale jest wyższa. I ta kuchnia, dzięki temu, że jest właśnie tak wysoka, to Lili jest w stanie się tym bawić. Natomiast w sytuacji, gdyby ta kuchnia była taka, jak kolejna tutaj zabawka, którą chcę Wam przedstawić, czyli taki stół oto Majsterkowicza, to on jest malutki. I tutaj Lili musi, widzicie, zobaczcie na Lili. Lili musi po prostu przy nim siedzieć, kucać. Jest to niewygodne dla dziecka do zabawy. Dużo bardziej lepiej sprawdza się zdecydowanie ta kuchnia. Ale Lili też właśnie uwielbia tutaj takie. Zaprzeczam, że dziewczynki tylko lalki i właśnie i kuchnie. Zdecydowanie klub Majsterkowicza jak najbardziej. Róża też bardzo lubi tutaj wszystkie o jakieś śrubki. Jakieś o tutaj mamy najróżniejsze narzędzia, piły. To też jest oczywiście drewniane, ale my tutaj, ponieważ nie mamy miejsca, więc specjalnie kupiliśmy taki mały ten stół. Jeśli będziecie mieć trochę więcej przestrzeni, to ja polecam, żeby to było dużo, dużo większe. A cenowo często te rzeczy nie wpływa, inaczej, no nie ma takiej różnicy w cenie, jeśli chodzi o właśnie większe gabarytowo, tak, te stoły czy kuchnie. Tutaj raczej jest kwestia firmy, kwestia funkcjonalności tych produktów. Kolejna rzecz z takich właśnie droższych, bo to są w ogóle zabawki takie już powyżej 100 zł, nawet jeśli chodzi o kuchnię, to można nawet te drewniane to i za 500 kupić, więc tutaj są one różne, jeśli chodzi o ceny, w zależności od tego, co sobie tam wymyślicie. To jest taki parking, tor z właśnie różnymi samochodami, też drewniany. Sprawdza się idealnie, cały rok róża potem skacze i nic się jeszcze nie rozwaliło. Tutaj jest winda, którą można wciągać te samochody na górę i to też się nie rozwaliło, co myślałam, że się rozwali po tygodniu. Do tego są takie fajne samochodziki różne, więc te samochodziki dziewczyny wykorzystują często też w ogóle do innych zupełnie zabaw. No i po prostu można tu sobie parkować, zjeżdżać z tymi samochodami. Lili jest zachwycona i bardzo często z tego korzysta. I jeszcze słuchajcie, ostatnia pozycja na mojej liście to są zabawki do wody, do kąpieli. Dziewczyny szaleją mi w wannie codziennie, uwielbiają się bawić się różnymi zabawkami. Mamy ich mnóstwo, ale polecę Wam tę, która jest, można powiedzieć, ostatnia z zabawek. Jeśli chcecie, żebym Wam zrobiła oddzielne zestawienie o zabawkach do kąpieli, to naprawdę mamy niezłą kolekcję i fajnych, naprawdę bardzo fajnych tych zabawek. Ta jest, słuchajcie, zabawką, która tutaj, o, ma takie różne elementy. Wchodzą one jedna w drugie. Tutaj jest prysznic, mamy tutaj pojemniczki z oczami. Te pojemniczki niektóre mają dziurki, niektóre tutaj się woda jak przelewa, to po prostu się obraca. Tutaj na przykład te pojemniczki są takie, że jak wlewa się woda, to wychodzi do góry, tak, i tutaj się śmieje. No, to, że przede wszystkim, że tutaj leci z tego woda, że jest taki prysznic tylko dla dzieci, no to jest największa frajda. Do tego wszystkiego jeszcze jest taka druga część. Ta część się tutaj obraca. Oczywiście możemy też ten kranik sobie podłączyć z tej strony i wtedy tutaj woda, która leci, obraca właśnie te elementy. I te elementy mają tutaj takie jeszcze nakładki, więc dziecko może dodatkowo uczyć się wkładania tych rzeczy w konkretne miejsca.
No i przy okazji oczywiście uczyć się kształtów. To jest też i dla młodszych, i dla starszych. Lili jest codziennie zachwycona w wannie, bawi się tym i naprawdę obie tu są zachwycone. Jedyny minus jakby tej zabawki w stosunku do innych jest taki, że to akurat wymaga no faktycznie, żeby trochę tej wody tam w tej wannie było, więc na przykład już jeśli chodzi o prysznic, to się średnio to nadaje, no bo nie możemy tego zanurzyć, nie mamy jak zanurzyć tego w wodzie. Ale ja ostatnio widziałam, że wkładają specjalnie dla dzieci takie baseniki do pryszniców, żeby właśnie można było użyć różnych tych zabawek. Więc no to jest jakby jedyny minus tej zabawki. Oczywiście ta część już można spokojnie na wannie czy tam na prysznicu, tak, można to przykleić, więc ta część już nie stanowi problemu. I to tyle, jeśli chodzi o moje zestawienie. No te ostatnie zabawki to też powyżej 100, tam chyba 150, przynajmniej tak kosztowało to w zeszłym roku. Więc to są takie, można powiedzieć, rzeczy najdroższe. Oczywiście innych firm widziałam dużo tańsze, ale ta przynajmniej mogę Wam potwierdzić, że przez cały rok nic się z nią nie dzieje, nie psuje się, nie wiem, nie zacina, działa. To tyle z naszych tutaj propozycji dla Was. Piszcie w komentarzach, jakie Wy macie i Wasze dzieci takie ulubione zabawki dla trzylatków, które możecie polecić innym. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak? Pa, pa!